Siema, ci co mnie oglądają wiedzą, że posiadam dwa motocykle, jest to Honda Hornet 600 rocznik 2004 i Aprilia Pegaso 650 i dzisiaj jest idealny moment, aby porozmawiać o jednym z nich, mianowicie o Hondzie, ponieważ przez cały sezon motocyklowy jeździłem nią może 5 razy, stała i kurzyła się praktycznie cały czas, dlatego wspólnie z wami chciałbym podjąć decyzję, co właściwie mam z tą Hondą zrobić, czy ją sprzedać, czy trzymać jako swego rodzaju lokatę kapitału, a może sprzedać i Aprilię, i Hondę, i szukać jakiegoś naprawdę fajnego enduro z prawdziwego zdarzenia? Sam już nie wiem. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tej sytuacji, a ja idę przygotować motocykl do jazdy. Widzimy się za chwilę. Żeby nie było, że jestem gołosłowny, to zobaczcie, motocykl jest cały po prostu ukurzony. Bo dawno temu, już jakiś miesiąc, po prostu przygotowałem go do zimowania. Ale to nic, zaraz wlejemy paliwo do gaźnika, odpalimy maszynę. Natomiast Aprilia, jeśli was to interesuje, to po prostu pękła linka sprzęgła, założyłem tymczasową i tam przetarł się jeden przewód, ale to się dobrze składa, bo zrobimy drobny serwis, może wymienię też olej, bo już trochę nie ujeżdżę i po prostu trochę tak się jej przyjrzę, bo cały czas ją katuję w terenie, a w ogóle do niej nie zaglądam. No nic, dobra, bierzemy się za odpalenie. Poczekajmy, aż wpłynie trochę paliwa. No niestety czas gra na naszą niekorzyść, bo robi się coraz ciemniej, a niestety Honda ma bardzo słaby akumulator i nie chce odpalić. Ok, mały update, musiałem podładować niestety motocykl, akumulator, żeby odpalić. No już jest trochę za ciemno, żeby nagrywać, więc dokończymy jutro. Natomiast ja się tak kurtuazyjnie przejadę po prostu, żeby sobie przypomnieć, a relacje z tego znam jutro. O, parę jeszcze nawet widać. Okej, jeśli mnie słychać, no to zaczynamy. Jest trochę chłodno, bo około 8 stopni, ale to nic.
mimo pogody i tego, że była niska temperatura, mega frajda. Może ten kostium mógłby być cieplejszy, ale o tym pomyślimy w następnym sezonie. No i powiem wam, po prostu nie wiem, nie wiem co mam zrobić z tym motorem. Siadłem na niego i pierwsze co mnie uderzyło, to że on jest taki zwarty, taki zbity, wiecie, nie ma nic tutaj takiego w nim takiego, że się coś kołacze, rusza, że jakieś są luzy na czymś. Czego nie mogę powiedzieć o Aprili, bo jednak chyba taka jest włoska natura, taka jest natura włoskich motocykli. Natomiast to, co jedno mnie uderzyło jeżdżąc z Hondą, to jest to, że po prostu tutaj, żeby czerpać naprawdę przyjemność z jazdy z tym motocyklem, to trzeba cały czas maneta w dół. I to jest trochę takie dla mnie niepokojące. Aprilio raczej jeżdży dużo spokojniej. Dajcie znać w komentarzach, co wy uważacie o całej sytuacji, co byście zrobili z tą Hondą, bo powiem wam szczerze, fajny jest ten motocykl. Ale tak jak mówię, chyba nadszedł czas na coś nowego. Chyba, że macie jakieś pomysły, co można by z nim zrobić, albo czy po prostu go sobie zostawić i czekać na rozwój wydarzeń. Dajcie znać, co myślicie. Dzięki za oglądanie. Piona.